plecy, tle pryszczów. Pierdala to całe gówno i jeszcze wagi nie zrobił. Nie udało mi się zrobić wagi. A pierdoliło zmianie jakieś ze 146 kilo i tak zbiłem na 96,900. Do tej walki zrobiłem 13 kilogramów. No nie udało mi się, daję ci 30% ze swojej garzy. Kup sobie. Czyli 9 milionów, tak? Tak, 9 milionów, bo mam 30 baniek. Milionów dokładnie masz, tak, zajebiście. 9 milionów. Dostajesz 9 baniek. Dobra, tak. Mam nadzieję, że... W rublach, ale... Może być w rublach. Bogzyl, pytanie do ciebie. Z którymi słowami wypowiadanymi przez Casio ty się nie zgadzasz? Bo tutaj padło od Casio bardzo dużo zarzutów. I niech teraz niech mam... mówi, niech mówi on. Po prostu ja chcę odpowiadać na to, co Casio zarzuci. No to Casio na przykład nie, mówił, ja, że... ja nie myślę o tym, ja nie Dobra. Mam czegoś takiego, że no chcę... To ja, no to ja zacytuję. No to dawaj. Mówił, że jesteś fałszywą kurwą. Jestem. Jesteś. Jestem. No widzisz, prosto, a Wardęga jestem. Kurwa do teraz do niego nie może dojść, że jest taki sam. Jestem. Fałszywe kurwy się trzymają razem. Jestem fałszywą kurwą, byłem naiwny w pewnych kurwa kwestiach. Wyłącz telefon, bo nie przystoi ci stary na programie. Może go wycisz, Casio, co? Wiele błędów popełniłem, kurwa, nie wiem, błądzę trochę, no jestem w takim momencie, kurwa, że nie do końca wiem, co robię. Ja się w chuj cieszę, że w ogóle mogę tutaj siedzieć po tym materiale z 3 października. To jest gdzieś, kurwa, moje spełnienie marzeń. Można powiedzieć, że ja w ogóle mogę tutaj być. I, kurwa, dziękuję losowi, że tak się stało. To, że zacząłem działać z Sylwestrem... Liczę, że będzie okej. Okay. No właśnie, co ty sądzisz, o tym? Długa rozkwina, kurwa, czy powiedzieć no o, tak, tym, o tym, o tym, o tym, bo ja ważę słowa, stary, ja no nie robię czegoś takiego, ty ważysz że chuj słowa. Staram się ważyć. Tak samo jak, kurwa, z fiutem, no. Chuj ważysz, kurwa. Co sądzisz o współpracy właśnie Bogzdela i Sylwestra? Ale co to jest, w sensie, jak, co z fiutem, bo nie kumam. Nie kumasz? No, ty mało kumasz, przecież nie, no, ale... na samym starcie. Zdefiniuj mi teraz ten punchline, bo, kurwa, w chuj mnie zaciekawił. O co chodziło? O co? No, tym, kurwa, jak Baga piszesz, że fiuta włożysz między cyce, kurwa. No, no to jak chcesz dowiedzieć, widzisz, wryzłem się w język, żeby, kurwa, rozumiem. Nie dociskać tak. cię. Ale jak chcesz, to cię mogę, kurwa, dociskać. Nie, ale ja to... cię jak szmatę, kurwa, dobrze, zresztą jutro to i tak zrobię. Słuchaj, ja popełniłem błędy, kurwa, to były rzeczy z 10 ale lat temu. Ale dalej popełniasz? Pierdolisz, nagrywasz filmik, tak, kurwa. Odbudowa, a taka... Nie wiem, ja ogólnie uważam, że gdyby... Na miejscu Casiusza była osoba, która... Dobra, bo z całym szacunkiem, kurwa, bądźmy szczerzy po prostu. Zachowajmy odrobinę szczerości. Zaleta Casiusza mówi, co myśli. Wada Casiusza wolno myśli i trochę się fafluni. Jest tak elokwentny, że zna trzy wyzwiska na krzyż i potrafi krzyknąć. I moim zdaniem to mu właśnie nie dodaje, a zabiera w dyskusji. Bo gdyby na miejscu Casiusza stanęła osoba, która potrafi w normalny sposób złożyć zdanie, użyłaby taka osoba dobrych argumentów, to myślę, że ta debata byłaby po pierwsze mocniejsza, a po drugie byłaby ciekawsza, bo... Nawet jeżeli Casiusz ma jakiś dobry argument, bo czasami ma te argumenty dobre, to w momencie, w którym on krzyczy i wyzywa wszystkich wokół, to wychodzi na idiotę w oczach wielu ludzi. No taka jest prawda. Naprawdę no widziałeś no to już po czterech dniach, to że wracasz do fejmu. To połuj te nie wiedziałem po czterech dniach, nie wiedziałem o tym po czterech dniach. Tylko trzeba by było, żeby była to osoba, która nie boi się powiedzieć to, czego myśli, nie boi się podnosić osobie takiej jak na przykład Bogzdel, czyli osobie wpływowej, nie boi się podpaść takiej osobie jak Wardęga, bo nie oszukujmy się, prawda jest taka, że w świecie influencerskim wszyscy ważą słowa z tego tytułu, że boją się potencjalnych konsekwencji wynikających z tego, żeby zaczepiać osoby, które albo są wpływowe, mogą powiedzieć i potem napsuć ci krwi w internecie, bo na ciebie materiał wydadzą, albo boją się osób, które mają jakiś rodzaj władzy, czyli w tym przypadku na przykład udziały w Fame MMA, bo każdemu na rękę jest walczyć w federacjach frikowych. Więc gdyby znalazła się osoba, która potrafi w merytoryczny sposób użyć argumentacji, faktycznie wejść w taką debatę, to ta debata byłaby sensowniejsza, uważam. Żebyś nagrywał, nie wiedziałem już o tym, dawno, a nie Wardęga jakieś otoczki robi. Nie było czegoś takiego. Ale faktem, właśnie Casiusz przynajmniej
Has już przynajmniej w tym aspekcie ma ten plus, że nie gryzie się w język i mówi, co myśli. Ja bym chciał na przykład zobaczyć rozmowę na dzień dzisiejszy Sergiusza z Wardęgą i Boxdelem, bo z tego, co widzę, Sergiusz jest bardzo, bardzo, bardzo cięty i myślę, że dobrze by się posłużył niektórymi faktami i argumentami w dyskusji. Zacznijmy od fejmu. Słuchaj, 10 lat temu odjebałem głupotę, kurwa, jest mi za to wstyd. Nie powiem, odjebałem coś, co kurwa jest naganne. I nie wiem, czy kurwa wrócę do tego momentu, gdzie byłem, stary, nie mam pojęcia. Ale nie było czegoś takiego, że po 4 dniach od razu wiedziałem, że wrócę do fame. Chłopie, mnie miał już nie być, kurwa. A to czemu Wardęga tak mówi? Twój przyjaciel. Że po 4 dniach miałem być w fejmie? No kurwa, na podcaście tam mówił, że ty już po 4 dniach wiedziałeś, nie, że wrócisz. Nie, po 4 dniach miałem świadomość, że jest kurwa lepiej, ale to nie było coś takiego, że chłopaki powiedzieli, wracasz do fame. A to czemu kurwa wtedy nie zaprzeczyłeś, jak Wardęga to mówił? To jest trafny argument. Było coś takiego, że faktycznie Boxdel zasugerował, właściwie wprost powiedział, a nieco sugerował na podcaście, że ludziom mydlił trochę oczy, mówił, że musi sprzedawać udziały w fejmie, mimo że już wiedział, że wcale nie musi. To akurat trafił w tym. To prawda, było tak. Na wspólnym waszym podcaście. Ale ja tam rozszerzałem tą wypowiedź przecież. Chuja rozszerzyłem. Rozszerzyłem. Powiedział, a i u reportera, i u Wardęgi. Jesteś dlatego psem, kurwa, Wardęgi. A czemu no ty kurwa, mówisz, kurwa, w świeciu jebany, jak ci nie pasuje, że wyłączam kurwa spację, robię to wypierdalę oficjalną transmisję oglądać. Kurwa, przygłupia, nie spamujesz. Nie, a bo tu do ale, mnie ale teraz ty próbujesz wyjaśniać to, ty... on mówi ci kurwa na żywo, tak jak teraz, że kurwa po 4 dniach wiedziałeś i ty no tak, no tak. Ja Boxdel mi teraz wszystko nie mówi. Wiedziałem. Nawet co, nie wiedziałem, co chłopacy z zarządu kurwa dzwonią. Czemu ty tak krzyczysz? Normalnie z zarządu, trochę, ale wyluzuj, zarządu kurwa. Powinniście wyjebać, bo jak ty kurwa temu psowi odbierasz i żeby teraz w jego łaski wejść, to wszystko mówisz, ale, to ci Krzysztof mówi, co Rafał, ale ty chcesz, Rafał, mnie zmusić do tego, żeby odejść kurwa z Gołców i od Wardęgi, czy o co ci chodzi? Ja ci nie chcę Ja uważam, że Boxdel na ostatnim podcaście u Wardęgi, w sensie na Gołcie, wysrał się na federację, powiedział rzeczy, które były zakulisowe, ale w taki sposób, żeby zadziałać na niekorzyść federacji, a jednocześnie samemu podkreślał, jak to Wojtek Gola źle się zachował, bo mimo, że prywatnie go wspierał, to w przestrzeni internetowej zachował neutralność. A Boxdel, któremu fame pomógł wrócić do sterów, też zamiast im podziękować, to się na nich wysrał i się na nich wysprzęglił na programie. No uważam, że mimo wszystko to jest duży przejaw hipokryzji. To ty masz pretensje do Wojtka, a to fame do ciebie też powinien mieć pretensje. Rzeczami. Ja cię chcę uświadomić, że jesteś kurwą i nigdy się nie zmienisz. Ja się zmieniam. Bo ty nie jesteś świadomy tego. Ja jestem ty świadomy tego. Ty chodzisz kurwa, bo tu ci kilka osób piąteczki przybije, tu se kurwa 6 czy 7 ziomków opłacisz, że będą krzyczeć. Ale ty kurwa. Myślisz, że ja nie wiem, że ta branża... Ty myślisz, że ta branża... Ty myślisz, że ja nie wiem, że ta branża to są kurwy jebane? Że to wszystko, no tak jak ty. Że to wszystko, co się kurwa dzieje tak wokół pomawiacze, ludzie, którzy nagrywają taśmy kurwa na innych. Ale nie wszyscy, ja można zostać człowiekiem. Ale ja zobacz, to obserwuję. Ja od początku cały czas jestem tam. Czasem się ze mnie śmiano kurwa na wywiadzie. Jo, ten Kasiusz kurwa tutaj na scenę wchodzi kurwa drze mordę, a na backstage'u to sam stoi. Bo ja szybko zauważyłem, jakimi wy jesteście kurwami. I dlatego wolałem stać z boku niż z kimś kurwa tam piątki. Z niektórymi przybiję, ale to jest kurwa 5, jakieś 10% tego show biznesu. A ja dopiero teraz kapnąłem się, no. Jak to wygląda tak naprawdę. No ale mówiłeś już w filmiku kurwa przemianę swoją dawno. Ale że kurwa zrobisz to, jak się nie zmienię, to odejdźcie ode mnie. Ale ty a nie wczoraj ale... wyszedł, czy a w, kurwa w ogóle, wczoraj w ogóle co to jest, z Szyszką, jak go zrobiłeś w chuja? Swojego trenera. No. Do tego się też odniosę. No, do innym, ty, kurwa. Tak jak Wardęga, widać. Nie, ten, nie. Z kim przystajesz, taki się staje. Do tego się odniosę na podcaście. Ale bo mnie każdy... Niech się widzowie domyślą. Chłopie, każdy mi zarzuca to, żeby odejść od Wardęgi. Że to nie jest, że to jest brak charakteru, że trzymam z gościem, który w jakiś sposób wpłynął na moje życie. Ja bardziej się dziwię. I każdy się tam, że on się będzie wpierdalał, rozumiesz? Że on z tobą siedzi, bardziej się dziwię. Do niego miałem pretensje. No, a do mnie ma Trzyszka o to pretensje, że ja siedzę, a nie on. Aha, to tak. Wy kurwa tacy wszyscy poplątani jesteście tam. No to widocznie nie słuchałeś tego. Poplątani jesteście. Czy tylko z nagłówku przeczytałeś? Nie, słuchałem szoty jakieś. Okej. Okay. Znaczy a... chyba chodziło o to, że w ogóle się trzymacie. Czemu ty masz ten pas w ogóle? Czemu mam pas? No. Bo mi go oddałeś. No a czemu Zadora go nie dostał? Jedyna akcja... Czemu ty mówisz, że nie jesteś honorowy? Tematu. Nie zmieniaj tematu. Ja nie zmieniam. Jest ta szabalka, jak chcesz, to zaraz kurwa poruszę tematy. Ale pytam się tylko o to, bo to, ale, to mnie ciekawi. A czemu miał dostać ten pas? No chodzi o to, że przeczytałem... Że się zachował jak kurwa?
Nie, przeczytałem. Poszedł od razu tutaj? Okej. Okay. Zawalczyć za troszeczkę większe ścianko? Ja kurwą nie daję. Panowie, ale teraz stawką tego pojedynku jest pas króla, tak? Tak, pas króla jest teraz. Pomimo, że w tamtej walce nie był, go zrobiłem. Jak to mówisz, kurwa, taktyki robisz? Strategiem ty jesteś dobry. To jedyny zarzut od psa, kurwa, tekwiuta, jaki był. No, Kasiusz tak pierdoli o tych zasadach, o tym, a też przecież, kurwa, gadał na Boksdela, a tu mówi, przepraszam cię, Boksdelku. To była jedna z taktyk, bo w trakcie walki sobie przemyślałem, mówię, kurwa, w drugiej rundzie, jak wiecie, leżał już na deskach i mówię, tak szybko przekmina, mówię, ty, odkupił ten pas od pałki, ma pas króla, jak go znakautuje, to na pewno mi go nie odda, a jak go, kurwa, oszczędzę, pogłaskam po główce, podpuszczę go, to mi na 100% odda, bo jest prosty, kurwa. Kasia, to no właśnie. I tak, to nawiązując... jedyna taktyka, a oni wszędzie taktyki, kurwa, Kasia, strategie. Dobra, powiem szczerze, bo to nie ma co pierdolić. To też jest taki moment, kiedy trzeba wiedzieć, czy z pola bitwy schodzi się z tarczą, czy na tarczy. No ja niestety muszę zejść na tarczy. Wyniesiony. To składał mnie. Nawiązując do waszego ostatniego... Ja będę się pił w jakiś Freak Fighter, zmieniam nick na Takefeud. ...go pojedynku mówisz, że zlitowałeś się nad Boksdelem. Teraz patrząc na niego, masz go przed sobą. Pamiętasz go z ostatniego face-to-face'a. Jeszcze pamiętam, ja też go prowadziłem. Myślisz, że teraz Boksdela jesteś... Czym ja mu tak podpadłem? No chyba właśnie tym, że powiedziałem, że w sumie sam go przeprosił kiedyś po walce. A tak szczerze to nie wiem, jak ja bym miał ogólnie tak się cofnąć w czasie i powiedzieć, dlaczego Kasiusz mnie nienawidzi, bo mnie nienawidzi, to ja bym, bo ja wiecie, to nie chodzi o to, czy mnie to interesuje, czy nie, czy mnie to przejmuje, czy nie, ale jestem ciekawski z natury, ja lubię sobie znajdować powody różnych rzeczy, dlaczego stało się tak, jak się stało. I ja tam sobie myślałem, kurwa, była kiedyś taka sytuacja, że ja z Sergiuszem grałem w LoLa i rozmawialiśmy o walce Kasiusz versus Norman Park. W boksie. I wtedy Nitro krzyczał, że ten Kasiusz to kurwa chuja potrafi, Norman go zabije w pierwszej rundzie i tak dalej. A najlepsze jest to, że ja wtedy stałem w opozycji i mówiłem, że moim zdaniem ta walka jest 50-50 i że Kasiusz ma szansę to wygrać. Coś w tym stylu mówiłem. Nie wiem, czy 50-50, ale mówiłem, że moim zdaniem będzie bardzo wyrównana. I po tym szocie on zaczął mnie nienawidzić. Więc ja nie wiem, czy on źle zrozumiał moje słowa, czy były jeszcze jakieś inne wypowiedzi, którymi mu podpadłem, czy aż tak bardzo nienawidzi Sergiusza, że jak się z nim koleguje, to mnie też nienawidzi. Ale szczerze, nie przeszkadza mi to. Ja Kasiusza nie uważam za osobę wybitnie inteligentną, ale jednocześnie uważam, że rzeczy, które mówi, nie gryząc się w język, mają swój plus i mimo wszystko, mimo że sympatią go nie darzę specjalnie, to z niektórymi wypowiedziami i tak się muszę zgodzić, no. Raczej za Casino Star, ale na Casino Star ja też go właśnie nie obrażałem, to on mnie zaatakował na Casino Star. Podszedł, nie podał mi ręki i zrobił coś takiego, ja mu odpowiedziałem, że można było się spodziewać, czy coś w tym stylu. No. W stanie skończyć przed czasem, teraz bijecie się tylko 3 rundy. On... Więc nie wiem. Nie wiem, jaka jest geneza nienawiści. Ale w sumie trochę mnie to interesuje. Bardziej z punktu takiego, żeby zaspokoić ciekawość. Zaspokoić ciekawość, no. Tak, znaczy no ja wtedy też mogłem go skończyć przed czasem, tak jak mówię, no zrobiłem taktykę, żeby odzyskać moje, co moje, po prostu, nie? Bo pałce i tak się nie należało, bo wszyscy szanowani ludzie w boksie ocenili, że wygrałem tą walkę i faulował. Się dziwię temu sędziemu, że nie wziął na siebie tego, że kurwa by przyznał się, że popełnił błąd i by było luz, nie? Bo ja wiem, że doszły mnie słuchy, że w otoczeniu doszło do niego, że popełnił tam błąd w tej walce, że pozwalał na te ataki głową, gdzie Dariusz Michał... Mówił kiedyś, o co ma do was problem? Okej, okay, to nie wiem. Może to oglądamy, na zapomniałem. No nieważne, już chuj w to. Ale to mi tylko ta wypowiedź udowadnia mi... Chociaż w sumie to ja też nie wiem do końca. Walczewski powiedział, że w pierwszej rundzie by był zdyskwalifikowany. Ale wracając, tak, oszczędziłem go, a teraz... Wtedy, jak był taki, kurwa, gruby, ulany, jebany, wtedy też był tu czwartek przed? Czy nie? Chyba nie, chyba nie, nie bo, to chyba był listopad. No bo dzisiaj to wiadomo, czemu Wagi nie zrobił wczoraj tłusty czwartek. I ten...
I kurwa... Zjadłeś szorekączkę czy nie? Przyznaj się. Nie zjadłem. Ale wjebał, wjebał. Nie wiem. Ja mam dziwne takie przeświadczenie, że mimo wszystko Cassius czuje jakiś rodzaj sympatii do Boxdela. Mam dziwne wrażenie, że Cassius bardzo nie lubi Wardęgi, ale jednak do Boxdela, na Boxdela jest cięty, w sensie go wkurwiony, ale jakąś dozę sympatii ciągle do niego czuję, mam wrażenie. Przyszekaj. Stał na recepcji. Dawaj wariograf. Zaraz ja mówię, ja nie gola. Ale słuchaj, a Cassio, na gole macie Disa, zobaczcie na YouTubie, najlepiej teraz, nie? Piję do tego, słuchaj, bo Boxdel w wywiadzie z szalonym reporterem powiedział, że przekrzykiwanie się z tobą dla niego jest trudniejsze niż walka, bo walka to będzie zabawa. Tylko ja zobacz, ja mam 101 twarzy, zobacz jak ja z Wardęgą. Ja się dostosowałem do ciszy, to on się przekrzykiwał z Maćkiem. Wiesz, se kurwa coś pierdolili, pomagali i chcieli se pomóc, a wyszli na idiotów, bo przekrzykiwali się. Ja mogłem czekać, zobacz, naprawdę jak sobie prześledzisz ten materiał, to Wardęga mi się wpierdalał dzisiaj. Ja nie musiałem go przekrzykiwać. Ja czasem mam taki styl, że mogę krzyknąć, jak ktoś pierdoli głupoty, to mi się nie chce go słuchać. To wtedy krzyknę, żeby zaznaczyć, że kurwa, ej, ty, koniec kurwa tego. Michał, ale to co uważasz, ale że... Ale dokończę o walce. Proszę, no. To wam powiem szczerze, że wtedy jak był ulany, to ja naprawdę chociaż widziałem te 5% szans jego. Mówię, kurwa, taka masa, no to może tym bardziej będę po 6 rundach, wiesz, może mnie trafi. A teraz to co on, kurwa, choćby kopał. Ale wiecie, też nie szukajmy, nie walczmy z faktami. Jeżeli chodzi o jego poprzednią walkę z Boxdelem, ja ją oglądałem wczoraj na live z widzami. On naprawdę Boxdela mógł mocno poturbować. Już od drugiej rundy Boxdel ledwo zipał. Oszczędzał go w chuj. Więc po ostatniej walce na pewno jest bardzo pewny siebie, jest zbudowany. Mi się wydaje, że mimo tych kopnięć, mimo K1, Cassius już będzie faworytem walki. Z zawodowcami? Z jakim ty zawodowcem, powiedz mi, walczyłeś? Kurwa, do mnie pisali. Walczyłem. Nie to... będę ci o tym mówił. A z kim? Z Wrzodem? A ty jak? Z Wrzoskiem? A jacy zawodowcy na tobie połamali nogi? Zawodowcy? Ja powiedziałem fajterzy z tamtego klubu. Ja nie wiem, czy oni są zawodowcy. Okay. Możliwe, a ja nawet ich nie znam i Simeon. Bo ja się nie skupiam, jak się zmieniają. Ja się nie poznaję z ludźmi tak jak ty właśnie. Piątka, kurwa, jak masz na imię? Gdzie mieszkasz, to moi, kurwa? Moi to, potem, też, moi to też byli ludzie z klubów. Moi to też byli ludzie, tak? Z klubów. Tak. Zawodowcy, tak? No tak, średnio zaawansowani zawodnicy. A średnio zaawansowani czy zawodowcy? No to jest różnica. Ale, duża, ale to co, gość, który kurwa idzie na galę zawodową... Średnio zaawansowany to jesteś ty, kurwa. Rozumiesz? No to jak tak to, to byli średnio zaawansowani zawodnicy. Zajebiś. No i patrząc na niego, jaką jest teraz kurwa małą pizdą, pomimo że wagi nie zrobił, no to go szybciutko pierdolne. Bo wiesz, on pokopie, ja jestem na to wszystko przygotowany. Ty myślisz, że ty jesteś lepszy kurwa w chuj ode mnie, nie? No w chuj. To czemu nie idziemy na małe makłówy, kurwa? Chuj, no chcesz ze serdów zejść? O, ja mam pytanie, panowie. To jest... No, ale czy, ja nie wiem, no, kurwa. A mieszane na przykład, no ja trenuję boks, ja jestem w tym królem, mam pas króla i w tym się nauczyłem. I w tym, kurwa, deklasuję was wszystkich. Nie potrzebuję, kurwa, dzisiaj na odprawie sędzia, kurwa, mówi o jakimś ciosie i nie można pedeliady. Kurwa, to jak tam są takie ciosy, to ty się dziwisz, czemu ja nie trenuję MMA? Jak tam są ciosy nazywające się pedeliada, kurwa? Chłopie, no to ja już dzisiaj od razu zaznaczyłem, Cassio. Powiedziałem, ale że to wiem, jest, to jest... czemu tego nie trenuję, kurwa. Ale fronty i kolana, no to kurwa normalne, że w K1 będą, spadnie, nie? I będzie. Ja mam pytanie, panowie, do was. Kto się obstrał czego? Ty boksu w dużych rękawicach, czy ty K1 w małych rękawicach? Nie, no ja się dostosowałem po prostu pod te makuwy, nie? Duży. Ja się niczego, ja nawet propozycji takiej nie dostałem. Od ja też. To był żart akurat, dobra. Żarty, Tomasz. Serio dla ciebie łatwiejsze będzie walka niż starcia słowne z Cassiusem? No bo słuchaj, co by nie było, w tych dużych rękawicach Cassio ma tą jedną porażkę z Normanem, on mówi, że nie przegrał, ale... bo kolejne sam porażki, mówił, kolejne nie porażki były w małych rękawicach, no nie? No sam wtedy wychodziłem do oktagonu, żeby no i chuj cię to obchodziło proces, wtedy, i chuj mnie to obchodziło, więc gdzieś tam też widziałem to inaczej. No, ja teraz nie jestem sobą w ogóle, w sensie jakby na tych medialnych ja zgasłem, kurwa, i ja to szczerze mówię, ja nie czuję się taki jak kiedyś. No dobra, może Michał, to się kiedyś obudzi, ale... Ale to nie codziennie jest... trenuję, napierdalam się, ale więc to nie widzę, jest... widzę większe szanse po prostu piwnicy, tam, tak? Gdzie lubię. Co? I tam myślisz, że się wytrenujesz, kurwa, na Don Casio Króla, tak? Gdzie? W piwnicy. Trenując. Ale że co, że pokazuję sobie filmiki, jak jest jeden trening, kurwa, na
na salce, którą ale sobie to zbudowałem. Ale chodzisz na salę? No chodzę. No to zajebiście. No jasne, że tak. No to super. No i ja się mówię wam szczerze, cieszę, żeby chociaż coś ta walka potrwała, bo ale, mi się wydaje, że ale ja wydaje mi... tak szybko zdeklasuję, że to będzie koniec, nie? Ale ja wiem, że ty też masz taką strategię, żeby zasiać mi kurwa w głowie. Ale ci nie jakoś, jakieś zasiać, ja ci wiesz, co nasiona, mogę? Że ja się boję, jak ale jutro ja się nie będziesz boję. Brał te tabletki i strzykawki, to sprawdź, co tam będzie, kurwa. Dobrze, dobrze. No, dobra, ja już niektórych kurwa widziałem, co źle sobie coś wpierdolili w dubsko i potem kurwa nie umieli wyjść do walki. Ja byłem i z takimi w szatni, kurwa. Ja wyjdę. No. To tylko sprawdź z ciekawy i to, co wpierdalasz. Natalka, oddam ci moda, ale masz mnie nie wyzywać. Jutro. Do ustnie akurat nic nie wpierdalam. No, to zobaczymy jutro. Żałujesz angażu Kasiusza w fejmie, czy nie? Nie, ja to... Bo ja strzelam, że bardzo dużo cię to kosztowało emocji. Te wszystkie programy, znaczy, Kejże, wywiady Kasiusza. Ja przede wszystkim umiem oddzielić, że to jest pojedynek mój, to jest rzecz osobna. I fakt, że Kasiusz jest w fejmie, to jest też dobre dla federacji, mimo wszystko, bo dobrze podkręca, robi dobre emocje i jako kurwa przedsiębiorca też widzę to z drugiej strony, wiesz o co chodzi. To nie jest coś takiego, że potrafię, że jedyne co, no to subiektywnie będę patrzył, że gość we mnie wjeżdża, ma jakieś argumenty, uderza gdzieś w mój wizerunek, ale widzę, że równolegle podkręca też kurwa emocje, żeby ten jubileusz był zajebisty, bo finalnie i tak i mnie i myślę, że tobie zależy na tym, żeby widzowi dać kurwa zajebistą rozrywkę i to jest kurwa no w tym ja najważniejsze. Ja daję tutaj, a w ringu jestem przekonany, że dam jeszcze lepszą niż tu. No to powodzenia w takim razie. Bo dostaniesz tak na pizdę za to wszystko właśnie, już ci kurwa oszczędzę tych pewnych tematów, ale w ringu za to właśnie będziesz dostawał głównie w pizdę. Za to będę cię karał. Za to, za te kurwa błędy młodości. Może to były błędy młodości, ale ja nie widzę u ciebie żadnej poprawy, więc tam kurwa w oktagonie postaram ci się kurwa tak wybić to z głowy, żeby już ci kurwa nie przychodziły ja te ja pokazuję głosy, tylko to co chcę, żeby ludzie widzieli, nie? Tak. A ja pokażę wszystkim też to, co chcę, żeby widzieli. Panowie, dostaję informację, że musimy kończyć, jest już 20. Ja widzę podobnie, pokazuję wam tylko to, co chcę, żebyście widzieli. Wy się śmiejecie z tego, że ja siedzę w jakiejś suszarni, że się kurwa pranie za mną suszy i tak dalej, i tak dalej. Wynika to z tego, że ja jestem na łączach z psychologiem i psycholog mi powiedział, że muszę stworzyć taką wersję mojego pomieszczenia do pracy, żeby jak najbardziej oddać polski klimat. No bo wiadomo, że w Polsce to raczej mało kto mieszka w czymś większym niż kawalerka, więc musicie czuć się jako jeden ze mnie, jako jestem jednym z was. W rzeczywistości mieszkam w 145 metrach w jednym z wyższych budynków we Wrocławiu, a to pomieszczenie tutaj faktycznie służy mi tylko do tego, żeby sobie pranie rozrywieścić. 21.10. Jutro zobaczycie te finalne emocje w klatce. Kupujcie pay-per-view na fejmema.tv, a ja jeszcze zapraszam was przed... Powiem szczerze, że face to face bardzo dziwne, bardzo szybko skończone, tematy szybko pourywane. Miało być grubo, wcale tak grubo nie było, ale grubo też wcale nie było nie dlatego, że jest to wina Kasiusza, że nie poruszył pewnych kwestii moim zdaniem, a jest to wina przede wszystkim temu, że czas antenowy był na tyle krótki, że tych kwestii poruszyć się po prostu nie dało. Nie wiem dlaczego Fame wpadł na taki pomysł, żeby zrobić face to face trwające po pół godziny. Strasznie, strasznie kontrowersyjna decyzja. Już dużo lepiej byłoby poprowadzić face to face'a godzinnego, jeżeli mieli z jakiegoś powodu ograniczenia czasowe, w co wątpię, ale być może, i po prostu zestawić dwóch na jednego, tak jak było w to w wersji pierwotnej. W przeciwnym razie oczywistym było, że nie będzie szansy na to, żeby te face to face'y cokolwiek sensownego przekazały, bo w 30 minut jeszcze pierdoląc 3 po 3 jako prowadzący, przedstawiając pewne fakty, zadając pytania, ciężko jest dowieść odpowiedni materiał. Tutaj naszą scenę i zróbmy face to face. Jesteś rozjebany. A wy, jeżeli chcecie zobaczyć to starcie, to kupujcie pay-per-view na fejmema.tv. Don Casio kontra Michał Boxdel Baron już jutro w krakowskiej Tauron Arenie. No to super. To zobaczcie, jak ja biję dopiero. To się w chuj cieszę. To się w chuj cieszę. To wszystko już jutro, słuchajcie. Jeszcze raz przypominam, cała hala jest wyprzedana. Kupujcie pay-per-view fejmema. Nie wiem, długość trwania tych face-to-face to duże rozczarowanie. Tylko tyle mogę powiedzieć.